Bachan był istotą ważną w wierzeniach starożytnych Słowian, szczególnie białorusinów. Uważano go za opiekuna gospodarstwa oraz strażnika ptactwa i zwierząt hodowlanych. Wierzenia głosiły, że los gospodarstwa i jego mieszkańców zależał od tego, w jaki sposób traktowano Bachana. Według nich, Bachan mógł pomnażać dobrobyt gospodarstwa lub je niszczyć miał szczególny wpływ na zdolności zwierząt domowych do rozmnażania się gdy był zadowolony zapewniał płodność i zdrowe potomstwo ale gdy gospodarze byli złymi ludźmi zwierzęta rodziły się jałowe lub z wadami a czasem nawet umierały zaraz po urodzeniu w rezultacie długotrwałe nieszczęście mogło dotknąć gospodarstwo w którym Bachan nie był usatysfakcjonowany aby zadbać o dobre relacje z Bachanem, gospodarze starali się stworzyć mu wygodne legowisko w żłobie, wyściełane miękkim sianem. Legowisko to umieszczano w miejscu, gdzie przebywały zwierzęta, aby Bachan mógł nad nimi czuwać. Wdzięczny Bachan chronił nocą wszystkie zwierzęta przed chorobami i atakami nocnych drapieżników. Ponadto, siano, na którym spał Bachan, uważane było za posiadające, uzdrawiające właściwości. Wykorzystywano je między innymi przy porodach kobiet, uważając je za źródło szczególnej mocy uzdrawiania. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z Twoją opinią. I oczywiście nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z najnowszymi treściami na tym kanale. Twoje wsparcie naprawdę napędza mnie do tworzenia jeszcze lepszych filmów dla ciebie. Do usłyszenia w kolejnym materiale.